Trzecia niedziela Wielkiego Postu, rok B. Tradycyjnie nosi ona nazwę Okuli. Antyfona na wejście przywołuje słowa psalmu 25. Oczy moje są zwrócone ku Panu. Kolor szat fioletowy. Modlimy się, aby dobry Bóg przyjął nasze pokorne przyznanie się do przewinień i podźwignął. Czytania. Księga Wyjścia, Psalm 19, pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, Ewangelia według świętego Jana. Pierwsze czytanie. Dla chrześcijan to moralny fundament, dla cywilizowanego świata wzorzec prawa stanowionego. Nawet niewierzący uznają część tych zasad. Oto Bóg ogłasza dekalog. Dla chrześcijan to moralny fundament. Dla cywilizowanego świata wzorzec prawa stanowionego. Nawet niewierzący uznają część jego zasad. Usłyszymy dziś, jak Bóg ogłasza dekalog. Zwróćmy uwagę, że dzieli się na trzy części. Prolog, przypominający wydarzenie wyjścia. Trzy przykazania dotyczące Boga oraz siedem przykazań dotyczących relacji międzyludzkich. Dekalog to prawo przymierza, które gwarantuje trwałość relacji Izraela z Bogiem. Jeśli będą go przestrzegać, pozostaną prawdziwie wolni. Psalm. Doskonałe, słuszne, pewne. Olśniewa oczy i jaśnieje. Tak psalmista opisuje prawo Boże. To niewątpliwie nawiązanie do dekalogu. Usłyszymy dzisiaj środkowy fragment psalmu, który zachwala prawo pańskie. Określa je jako doskonałe. To niewątpliwe nawiązanie do pierwszego czytania z Księgi Wyjścia, do dekalogu. Drugie czytanie. Według Pawła w krzyżu streszcza się prawo nowego przymierza. Ukrzyżowany Jezus to mądrość i moc chrześcijanina. Paweł w swoim liście przedstawia różne reakcje na Ewangelię Krzyża. Żydzi odrzucają ją, gdyż szukają znaków Bożej mocy. Grecy pogardzają nią, ponieważ przeczy ludzkiej mądrości. Ci, którzy przyjmują objawienie krzyża, to powołani przez Boga. Oni znajdują w krzyżu swoją moc i mądrość. Ewangelia. Jezus wypędza ze świątyni tych wszystkich, którzy zrobili z niej targowisko. Zapowiada, że w 3 dni wzniesie nową świątynię. Będzie to świątynia Jego ciała. Usłyszymy o gniewie Jezusa w świątyni jerozolimskiej i wypędzeniu z niej kupców. Skupmy się nie tylko na samym opisie wydarzenia,
co następującej po nim rozmowie z Żydami. Jezus zapowie, że Jego ciało stanie się nową świątynią. Jezus daje nam nie tylko nowe prawo. On sam staje się nową świątynią, w której składamy miłą Bogu ofiarę ze swego życia. Podsumowując, tylko 10 zdań wystarczyło, by na świecie zbudować porządek. Dekalog, warunek przymierza z Bogiem, doskonałe prawo, które pokrzepia duszę i raduje serce. Słuszne nakazy, cenniejsze i czystsze niż złoto. Przymierze z góry Synaj gwarantowało nam, że staniemy się świątynią, jeśli zachowamy przykazania. Tylko 3 dni wystarczyły, by Jezus odbudował świątynię. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Powiedział, gdy pełen gniewu, żalu i rozpaczy przyszedł do domu Ojca i zastał tam targowisko. To zapowiedź nowego przymierza i nowej świątyni, którą jest On sam. 10 najważniejszych zdań, które otrzymaliśmy na górze Synaj. 3 dni Jezusa kluczowe dla naszego zbawienia. Co robimy z tym cennym dziedzictwem? Wszystkie teksty i rozważania zaczerpnięte zostały z książki Zaufaj Słowu, Jutro Niedziela, Rozpoznaj w nim Boga, rok B. Autorstwa księdza Przemysława Śliwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego. Wydawnictwo Stacja 7. Zachęcamy do lektury całości. Błogosławionej niedzieli.